Halo, halo. Także możecie pomachać do kamerki. Witajcie, witajcie. Jesteś tu, siema. Bąguś, może parę słów o sobie. A, okej. No to ja to tak lubię gry ogółem, no wiadomo oczywiście. I przeważnie nie gadam z ludźmi, no chyba, że mają żarcie, no to wtedy tak, wtedy mogę siadać. Karkas. Tak, ja. Co ja mogę się powiedzieć? Ja też kocham gierki, lubię grać. I jak w sumie widać, siedzę w tej swojej piwnicy. Przez to moja wiedza o świecie ogólnym może być mikroelementarna. Dobrze, no to w takim razie lecimy do naszej pierwszej gry, jaką jest Zgadnij Co. Osobistość. O Jezu, dwójkę. Co wspólnego mają ze sobą takie języki jak łacina, greka i sanskryt? Są wymierające? Martwe, mogę to uznać, no. O, martwe, dobra. Tak jak ja. Odkrywamy dwójeczkę i masz 10 sekund. Nie wiem, Shakespeare. To nie jest Shakespeare. Karkas. Czwórkę tym razem. Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Dlaczego to zdanie jest wyjątkowe? Bo jest powiedziane w niezrozumiałym dla mnie języku. Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Jest to pierwsze zapisane zdanie w języku polskim. No dobra, no niech będzie 8. Jakie słowo możesz uzyskać, jeśli przestawisz litery w słowie brak? Krab. Na przykład, albo karp, albo bark. Dobrze. No dobrze, odkrywamy ósemkę. Dobrze, Bogu, jedziesz z tym. Kto to jest? Totalnie nie kojarzę. Ten, może szósteczka. Kto stoi za rogiem w piosence Kto wie zespołu Dasu? Strzelaj. Babcia, babcia, moja babcia. Otóż nie. Nie. Otóż. Stoją anioł z Bogiem. Dobrze, wymień trzy tradycje świąteczne. Dzielenie się opłatkiem, kolacja, wigilijna, śpiewanie kolęd. Na przykład, super. O, super. Dla mnie to jest Beethoven. I to jest Beethoven, bardzo dobrze. Ale kozak, to. I na tym polegało Zgadnij Co. Przechodzimy do naszej następnej gry, czyli Prawdziwe Kłamstwa. Za dzieciaka rozbiłem rodzicom samochód. Kiedy to było dokładnie? Kiedy to było? Maksymalnie jak miałem, wydaje mi się, 8 lat. Jakiś rocznik 9-9, coś w tym stylu. No nie wiem, ja bym obstawiał, że jednak to prawda jest, że rozwaliłeś, obtarłeś ten zderzak. Bongo? A ja muszę powiedzieć, że nie, bo byłem grzecznym dzieckiem. Kiedyś facet zrobił sobie zdjęcie swojego sprzętu moim telefonem. Okej, czy miałeś zrobioną kopię zapasową na Google Drive? Usunąłem to zdjęcie od razu. Duży pił? Znaczy, rozmiar pliku? Dobrze. nie musicie się zgodzić ze sobą, jakby co. Okej. Okay. Ja obstawiam, że prawda. I tyle. Powiem ci szczerze, ja sobie nie wyobrażam takiej, nawet jakbym był, nie wiem, na pruty, żeby wziąć komuś telefon i zrobić zdjęcie ptaka. No. A ja właśnie sobie wyobrażam, gdyby był na pruty, więc dlatego mówię, że tak. Ja mówię, że kłamiesz. Nie. To jest prawda. Jest. Yeah. Czy ja byłem wtedy w Rzeszowie, widzowie? Kiedyś zakochałem się w dziewczynie poznanej w Metinie i wynająłem księdza szofera, żeby odwiedzić ją w Krakowie. Dobra, ja zostanę, że to jest prawda. No to cóż, no muszę cię... No nie zmartwię cię, Boguś, bo to prawda. Jednak! Przechodzimy do gry Czy ty to widzisz? Dobra, a więc tak, tutaj in the picture I can see, jest ogólnie taka wielka, wielka sala, wygląda to jak katedra bardziej lub jakiś kościół. Są tam widoczne takie ławeczki i w tych ławeczkach siedzą takie zakapturzone postacie. Ja stwierdzę, że to jest fałsz. Tak. To jest fałsz, proszę pana, bardzo ładnie. Przechodzimy do naszej czwartej gry, czyli rosyjskiej ruletki. Jak nazywa się świątynia wyznawców islamu? Meczet, meczet? Nie? Tak, dobrze. Jest to meczet, bardzo dobrze. Jest, to meczet, Kraków. Meczet. Dobrze, no to kręcimy dla Bongusia. O kurde, plus KP. Wygrałem. Pierwszy strzał, dobrze. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 1410. Zara, będzie kulka. Na pewno, nie ma. Alive! Na jaki kolor ufarbowała sobie włosy Ania z Zielonego Wzgórza? Na pewno była hipsterką i zielony, nie? Ruda! Rudy! Nie wiem, rudy. Zielony, proszę pana.
Naprawdę? Tak. Kim z zawodu był Święty Józef? Atom. Nie wiem, stolarzem. Stolarzem cieślą, tak? No nie. Yes. Wodzem jakiego indiańskiego plemienia był Winnetou? Machu Picchu. Otóż nie. Okay. No nie, Edwardy. Umieram. I koniec! Ale z wynikiem 30 do 16 przechodzimy do naszego finału, czyli Wabank. Jest to rozwinięcie angielskiego skrótu AI. Jaki jest skrót do Artificial Intelligence? Brawo, tak, oczywiście. Napisała serię książek o Harrym Potterze. Jaką serię książek napisała J.K. Rowling? Dobrze, tak, Joanne Kathleen Rowling. Jest to uroczysta msza święta odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Kiedy odprawiana jest pasterka? O mój Boże, pierwszy punkt Bonga, tak! Gratuluję, tak bardzo. Flip! Jest to nazwa wielbłąda jednogarbnego. Jak inaczej nazywamy monobłąda? Maruder, cały dromader, dromader, proszę pana, dromader. O, dromader, okej. No co, robię memy czasem. Ich imiona to Kometek, Amorek, Błyskawiczny, Fircyk, Pyszałek, Tancerz, Złośnik, Profesorek i Rudolf. Jakie były imiona reniferów Świętego Mikołaja? Dobrze! Jest to bohater opowieści wigilijnej Karola Dickensa, który w noc wigilijną przechodzi głęboką przemianę duchową. Jakiej książki głównym bohaterem jest Scrooge? Dobrze, tak, Ebenezer Scrooge, tak. No i elegancko. Trzy punkciki lecą na twoje konto. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do naszego podsumowania. 21 guns. Przywrócę czat i w ogóle wszystko. Widzimy czat. Znaczy się, moi drodzy, z wynikiem 21 punktów wygrywa Bonguś. Kurde, pochwalę się mamie jutro, nie? Koniecznie, koniecznie. Że Karkas w tym momencie wrzuci coś kompromitującego na Insta. Bongo, czy masz coś przygotowane? Faktycznie. O, Bongo, pamiętałeś? Co mi tam wymyśliłeś? Powiedz. Nic takiego, jakiegoś super intensywnego. Zawsze, gdy wstaję z łóżka, sprawdzam na dzień dobry profil pana Bongusia. Bo to miły i sympatyczny człowiek jest. Pozdro. Dobra, nagrałem. Nagrałem mu się. Wspaniale, wspaniale, wspaniale.